pusty. Oczywiście. Sprawka Rejfa? Nie. Nikt tego nie dotykał od setek lat. No. To co? Szukamy tropów? Tak, no szukamy. Raczej trupów. Tak czy siak, no wiecie, no... Prawa, piraci i tak dalej, ale... Czy faktycznie istnieje sposób na zmianę natury człowieka? Złodziej. Co to? Stary wykaz. Mnóstwo skarbów. Cztery beczki wina. Tak, prócz złota, koni, w oczy rzuciło mi się jeszcze wino. Pusto. Pusto. Gdzie się podział skarb? Tu coś błyszczało. Kolejny złodziej. Co tu się stało? Nathan, tutaj! No co jest? Co masz? Monety z Libertali. To symbol Avery'ego. Mhm. Przetapiał złoto i bił własną monetę. Sądząc po tym i tych listach załadunkowych, skarb był tutaj. Ta. A to rodzi pytanie, gdzie jest teraz? Dobra, no to wiemy, że walczyli na zewnątrz. Tak, a potem w środku. Koloniści go rąbnęli? Nie. Próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery. Tu. Ojcowie Libertalii. Oznaczeni słowem złodziej. Nie morderca, nie tyran. Złodziej. Kiedy koloniści się tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zacharapcili dla siebie. Piracka natura, tak? Piracka natura. Wiem, gdzie go wzięli. Co? Gdzie? To mapa. Tak. A tam? To nasz skarbiec. To mapa Libertalii. No, przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam. New Devon. Czy Avery był z Devon w Anglii? Ano był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy z nich ma swój symbol. Bo oni tam mieszkali. Proponuję wejść na tamtą wieżę i się rozejrzeć. New Devon, nadchodzimy. Brzmi jak plan. No ale sami widzicie, no natura jednak no, wzięła górę. To jak tam wejdziemy? Co się tobie stało, nieboraku? No, wspiąć się raczej nie dam rady. Chociaż kto wie. Huh?
Jakieś pomysły? Chyba coś znalazłem. To fajnie, Samuelu, ale gdzie jesteś? O, widziałem cię. Dobra, gotowy? Krok pierwszy. Krok drugi. Podnieść żyrando. Dobra myśl. A, przechodziliśmy obok niego. Po prostu podziękuj. No to co? Znana już kwestia bujania. Za nisko. Czy w gruncie rzeczy, czy ja w dobrą stronę się bujam? I czy ja w ogóle muszę się bujać? Bujaj się. Tam jest... łańcuch. Boni! No! Złapaliśmy się jej niemalże cycków. Jakkolwiek to brzmi. Pójdźmy górą. Nie. Wybacz, Condent. Boldridge. Co? Depczesz po Boldridge'u. A, faktycznie. Jak zwał, tak zwał. Rozpoznaję tylko Bonnie. No, słuchajcie. To chyba do góry, nie? Dobra. No to na górę. Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. Ej, ej, ej. Nie kracz. Z ust mi to wyjąłeś. Co my tu mamy w ogóle? Pusto. A nie mówiłem? Wszystko fajnie. Widzisz te wieże? Widzę! Wszystko pięknie. Ładnie zdobione są te budynki. Dobra, tędy nie przejdę. Czyli w drugą stronę. Sam, ty na coś czekasz, czy tak po prostu sobie dyndasz, bo lubisz? Tak, wiesz, hobbystycznie. Ej, Sam! No! Już nic. Po prostu upewniam się, że jeszcze żyjesz. Prawie na miejscu. Cieszy się jak dzieciak. Powiedzmy, że wcale mu się nie dziwię. Co my tu mamy? Ej, podsadzisz mnie tam? Pewnie. Nie. Ej. Chodź, gotów? Jak nigdy. Drake, dlaczego podważasz mój autorytet? Dobra, mam coś. Odsuń się. No, no. Lekki.
Kuferek? Wow, wow. Niezłe widoki, co? No i jest. Po drugiej stronie rzeki. To co, idziemy? Złupić bogaczy? Hej, da się tam zejść? Tak jakby. Chodź. Nie wiem jak wam, ale mi się tu naprawdę bardzo podoba. Całą tą drogę żeśmy przeszli, zobaczcie. W sumie ja myślałem, że to miejsce jest mniejsze, ale jak tak teraz obadać, to skumajcie, zobaczcie ile tutaj jest budynków. Cały ten motyw, całe to podnóże, można tak to nazwać, górskie, jest obsadzone budynkami. Jak myślisz, kiedy dotrzemy do New Devon? Ach, za kilka godzin. To zależy od tego, ile będzie przeszkód po drodze. RPG! Wsiakra! Jezu! Nic się jest! Nie! No chodź! Miało być tak spokojnie. Na jakim dole? Gdzie jest dół? Uwaga! Jezu, błogosławie! Coś mi mówi, że mają nas dosyć. Serio? Skąd ten wniosek? Tędy, szybko! Nie czekaj, biegnij! To musiało boleć. Nathan! Dawaj, bracie, spadamy! Musimy wiać! Już! Nie, 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 nie! Niech ich! Sam! Chodź tutaj! Wejdź po linie! Wysoko na tam! Ups, nie mam amunicji. No przecież idę! Panowie. Nie zatrzymuj się! Biegnij! No, nie mamy żadnej amunicji. Wychyl łeb. Cholera, 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 cholera! Skop mu tyłek sam. Okej, jeszcze raz.
Przecież tu się wszystko sypie, wali. Mam jeszcze pistolet. Dobra, to nie jest tak źle. Już się bałem, że będę musiał, wiecie, no, zdobyć broń w jakiś tam mniej legalny sposób. W sensie skopać komuś ryj. Ty niedobra, ty! Okej, czekaj, czekaj! Cześć, Nadine. Miło cię widzieć. A, dobra, Mango! Mango! Co ty tam bradzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że cię to bawi. Tak już czasem mam. Ta. Ty i twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. Niestety gramy w innych drużynach. Czy nic straconego. Zaufać Drake'om? Drugi raz już się nie nabieram. Przegadajmy. Dobra, to było gorsze niż myślałem. To ja chyba już sobie pójdę. I ty myślisz, że tak po prostu pozwolę ci odejść? Byłoby to mądre posunięcie. O, daj spokój, Nadine. Serio? Wiem, że jesteś twarda i w ogóle, ale nas jest dwóch. Myślicie, że moi ludzie tu nie idą? Muszę im kupić trochę czasu. Chyba, że sama was załatwię. Aż w mordę. Teraz! Mam dosyć tej wyspy! Mam dosyć twojego brata! I mam dosyć ciebie! Nadine, a ja mam dosyć, gdy ktoś mnie bije! Boże, czego ciągle mnie tłuką w tej głupiej grze? Głupia w cudzysłowie. Możemy o tym pogadać? Nie sądzę. O, Nadine. Chyba nie wyszło tak jak powinno. Ale nie aż tak. Zapomnij o niej. Musimy natychmiast wywać za nią. Ej! Uspokójmy się, dobrze? A to ciekawe. Nate? Samuelu? Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie. Rafe, przecież on to zrobi. Nie przejmuj się nim, Nadine. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Taki jesteś pewien, Rafe? No śmiało. Strzelaj. Sam. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno. Ani kroku dalej! Nawet takiego? Sam, oddaj tę broń! Ostrzegam cię. Zrób to! Spokojnie! Trzymać ogień, nie strzelać, mówię! Odłóż go. Spokojnie. Okej? Spokojnie. Nie martw się, Nadine. To nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. Samuelu, jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? Ej! Musiałeś? Masz nas w garści, spokojnie. Jesteś biznesmenem, może dobijemy targu? A, targu? No, zaciekawiłeś mnie. No, śmiało, słucham. Chwileczkę. Czekaj. Chcesz znaleźć skarb Avery'ego? Pomożemy ci.
A ja w zamian was nie zabiję. Tak. No i odpalisz nam działkę. Ten gość ma naprawdę tupę. Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, okej? Wykupić? Nathan? Tak. Gnił za nas w więzieniu. Uwolnił go niejaki Hector Alcazar. Ma u niego dług. Wow. O czym ty do cholery gadasz, Nate? Alcazar został zastrzelony. W Argentynie jakieś pół roku temu. To ja wyciągnąłem sama. Co? O. Wow. Co ci powiedział? Sam. Co ty wymyśliłeś za bajeczkę? O Alcazarze? Serio? Smutne. Okłamałeś swojego braciszka? Marnujemy tylko czas. Momenci. Sęk w tym, Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. A potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake, znawca Averiego, żyje. I ma się dobrze. Nie było żadnej ucieczki. Przekupiłem naczelnika, a on wyszedł przez główną bramę. Przez ostatnie 2 lata szukał drugiego krzyża Dyzmy. I wiesz co? Robił to dla mnie. Nie. Czyżby? To jakaś bzdura. O! Sam, zaprzeczysz? Nate. O, Sam. Jezu, nie, nie. Posłuchaj, skarb Averiego jest nasz. Zawsze był nasz. Porzuciłem dla ciebie wszystko! Ej, słuchaj, słuchaj. Nate, jeśli cię to pocieszy, mnie również nabrał. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie oraz tego staruszka w to wszystko, co nie ukrywam, Sam, bardzo źle mi robi. Ale to jest już przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty? Z tego, co pamiętam, jesteśmy złodziejami, węszącymi gdzie nie trzeba. Rafe? Co? Skończysz to wreszcie, czy ja muszę? Słyszeliście panią? Ej, coś pominiesz i możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś, że gubiłeś tropy? Zrozum to, Rafe, potrzebujesz nas. Masz rację. Połowiczną. Wystarczy mi Sam. Zaraz, zaczekaj, popełniasz nie, błąd. Nie! Nathan! O Boże! Nate! Hej! Nate!